witamy z toru go-kartowego przy ulicy Buforowej. Ze mną jest dwóch znakomitych jeźdźców. Niestety chcą pozostać anonimowi. Jak się panom jeździło pierwsze okrążenia? Ja na razie jechałem tylko raz, więc jeszcze tor nie jest rozpoznany. Zobaczymy przy sesji kwalifikacyjnej, jak to pójdzie. Panu? Podobno zajął pan piąte miejsce, bardzo wysokie, na 5. Tak jest, ja zajmuję się wyścigami od wielu, wielu lat. To piąte miejsce to taki dopiero przedsmak tego, co zamierzam pokazać w tym sezonie. Oczywiście, że to jest ta nutka adrenaliny, która też normalnemu śmiertelnikowi na co dzień jest oczywiście potrzebna, no bo z nudów każdy by umarł, a tak to jest troszeczkę zabawy, jest potrzebne w tym wszystkim, rywalizacja, to dodaje naprawdę takiego fajnego smaczku, no i przede wszystkim emocje. Niby nikt tutaj nie patrzy na czasy, tak? Ale jak się okazuje, że jest najlepszy, no to coś już w nim rośnie, tak? Już jest coś, już jest okej. Okay. To jest finał, tak, uprawiamy propagandę, to jest finał. Finał pocieszenia to zawsze też jest finał. Nie ma spawych ludzi. Spawi ludzie się odpadli. Ale nikt nie odpadł, ale tak trzeba powiedzieć. Będzie zwycięstwo, przynajmniej ze samym sobą. Matematyczne szanse zawsze są, bo matematyka jest nieobliczalna. Bojowy przede wszystkim, jestem jedyną kobietą na grono tych mężczyzn, także czy będę walczył. Realnym zwycięzcą się czuję. Dla mnie to była wygrana. Tak po prostu. Ja bym tylko powiedzieć, że jestem dumny ze swoich zawodników. Starali się, widać, wycieńczeni, zmęczeni, wyprani z sił. Teraz już kontrakty się, menadżerowie dzwonią, kontrakty sprawdzają, ale za rok wracamy w tym samym składzie i robimy lepsze czasy.